W dniu 22 listopada około godziny 23 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o pożarze mieszkania w Dzierżoniowie na ulicy Pocztowej 13. Niezwłocznie zadysponował zastęp Państwowej Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia oraz cztery zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu dzierżoniowskiego, a także drabinę mechaniczną z jednostki ratowniczo-gaśniczej ze Świdnicy. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastępu z Państwowej Straży Pożarnej, kierujący działaniem ratowniczym potwierdził pożar mieszkania na trzecim piętrze budynku, po czym przystąpił do działań ratowniczych. W międzyczasie, przed przyjazdem Straży Pożarnej, mieszkańcy trzeciego piętra ewakuowali się sami na teren zewnętrzny przed budynkiem, natomiast w trakcie prowadzonych działań ratownicy ewakuowali dalsze trzy osoby z budynku poza rejon prowadzonych działań. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu gaśniczego wody w natarciu na palące się mieszkanie. Kierujący działaniem ratowniczym ze względu na charakter zdarzenia wezwał na miejsce zespół pogotowia ratunkowego oraz policję. Działania Straży Pożarnej trwały do godziny około 1 w nocy. Dalsze czynności związane ze zdarzeniem prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie. Działania były utrudnione ze względu na to, iż pożar miał miejsce na trzecim piętrze i pomieszczenie, w którym pożar miał miejsce, było bezpośrednio na poddaszu. Na szczęście strażacy podjęli szybką interwencję, nie dopuścili do rozprzestrzeniania się pożaru na część dachową budynku. Po opanowaniu pożaru wszystkie mieszkania, które znajdowały się przy klatce schodowej, na której trwała akcja ratownicza, zostały sprawdzone na obecność gazów niebezpiecznych. Strażacy potwierdzili, że nie było zagrożenia po przeprowadzonych działaniach ratowniczych i pozwolili mieszkańcom spokojnie wrócić do zajmowanych mieszkań. Przyczyny pożaru ustala Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie.